Biała plansza, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce. Instytucja prezydenta w Polsce 1922-2022. W stulecie śmierci pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza. Pod ramką napis Rzeszów 15-16 grudnia 2022 rok. Na ekranie profesor Uniwersytetu Pedagogicznego dr habilitowany Czesław Kłak, przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji. Pozwólcie Państwo na odrobinę podsumowania. Dziękuję za te dwa dni różnych dyskusji na temat instytucji prezydenta RP, która została przedstawiona w kontekście bardzo szczególnym. Unikaliśmy rozważań teoretycznych, w dużej mierze rozważań o charakterze dogmatycznym. Skoncentrowaliśmy się na pewnym realnym modelu tej instytucji i realnych problemach wynikających z jej umiejscowienia w systemie ustrojowym. Ta rocznica, która dokładnie dzisiaj przypada, śmierci prezydenta Narutowicza, powinna nas czegoś nauczyć. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, o tym pan profesor Karczewski wspominał w swoim wystąpieniu wprowadzającym, jak sytuacja polityczna, społeczna może doprowadzić do tragedii. Przecież prezydent Gabriel Narutowicz w czasie, gdy był wybierany na prezydenta RP, był człowiekiem, który sprawdził się w służbie publicznej. Miał osiągnięcia jako minister spraw zagranicznych. Był szanowany na arenie międzynarodowej. W trudnym czasie po wojnie z Rosją Sowiecką, gdzie Polska dopiero budowała swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Polak znający różne osobistości, języki obce, doświadczony profesor o uznanym dorobku, jawił się jako idealny kandydat na prezydenta. Ale niestety sytuacja, która została wytwarzana, poparcie, które uzyskał, spowodowała, że stał się wrogiem numer jeden dla różnych sił politycznych. O ile Józef Piłsudski miał swoich fanatycznych przeciwników, ale także fanatycznych zwolenników, o tyle prezydent Gabriel Narutowicz miał fanatycznych przeciwników, ale nie miał fanatycznych zwolenników. Co znamienne, prezydent Gabriel Narutowicz stanął w obronie porządku konstytucyjnego. Nie zdecydował się na nieobjęcie urzędu, mimo że sugerowano mu takie rozwiązanie. Prezydent Gabriel Narutowicz stanął zatem w obronie konstytucji, bo jego wybór nie mógł być podważony. Gdyby zrezygnował pod naporem tłumu, który został sztucznie stworzono wokół niego atmosferę niechęci, gdyby w tej scenerii zrezygnował, byłby to w istocie problem o charakterze ustrojowym, bo oznaczałoby to, że można legalnie wybranego prezydenta zmusić do nieobjęcia stanowiska. Kolejna kwestia. Stając w obronie konstytucji, zdecydował się także na złożenie przysięgi prezydenckiej. W dniu, w którym prezydent składał przysięgę prezydencką, Warszawa została sparaliżowana. Mogło nie dojść do tego, gdyż podjęto działania mające na celu uniemożliwienie prezydentowi dokonania takiego ważnego aktu. Przejeżdżając przez ulicę Warszawy, prezydent był atakowany, w tym także rzucano w niego kulami śnieżnymi. To pokazuje atmosferę tamtych grudniowych dni, 100 lat temu. I ten dzień, 16 grudnia, on także jest znamienny. Prezydent Gabriel Narutowicz był człowiekiem skromnym, a zarazem nie stwarzającym dystansu. Zrezygnował z obstawy policyjnej w dniu, w którym udał się do Zachęty. To była jego osobista decyzja. W zasadzie towarzyszący mu nie byli w stanie do podjęcia jakichkolwiek działań obronnych na wypadek zamachu na prezydenta. W tamtym czasie nie istniała żadna służba
chroniąca głowę państwa, czy też przywódców państwa. A sytuacja była trudna. Józef Piłsudski był w lepszej sytuacji, gdyż jako najwyższy rangą wojskowy miał i swoich adiutantów, a przede wszystkim zawsze w jego otoczeniu byli uzbrojeni wojskowi. Gabriel Narutowicz, mimo iż otrzymywał pogróżki, nie miał żadnej ochrony. To także pokazuje wiarę tego człowieka w państwo, w prawo, wiarę w obywateli. Jaka lekcja dla nas. Oby nigdy coś takiego się nie powtórzyło. Stany Zjednoczone mają w swojej historii i śmierć prezydenta Lincolna, i śmierć prezydenta Kennedy'ego. My mamy w naszej historii śmierć prezydenta Narutowicza. W Stanach Zjednoczonych wyciągnięto wniosek. Obowiązuje bardzo dokładna procedura związana z czynnościami, które następują na wypadek niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu. Przed nami jeszcze ta refleksja. I ostatni już aspekt. Mówimy o instytucji prezydenta, o prezydenturze. W Stanach Zjednoczonych mawiano, iż prezydentura jest wartością. Nie chodzi o piastuna urzędu, bo byli różni prezydenci. Wybitni, mniej wybitni, tacy, którzy w ogóle przeszli bez echa historii. Ale prezydentura jest wartością. Instytucja jest wartością. Bo prezydent utożsamia czy uosabia majestat Rzeczypospolitej. To, o czym dzisiaj była mowa w kontekście nominacji sędziowskiej. Prezydent, powołując sędziów, działa jako reprezentant państwa. To państwo polskie powołuje sędziów, a decyzje w jego imieniu podejmuje prezydent. Podobnie, gdy prezydent na przykład reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Dziękuję państwu za przyjazd do Rzeszowa, za obecność, za udział w konferencji. Warunki mieliśmy z jednej strony piękne, bo wreszcie zima, ale z drugiej strony trudne, bo część z naszych uczestników nie dotarła. Mam nadzieję, że owocem naszej konferencji będzie monografia. Ja wskazałem państwu termin do przedłożenia tekstów, publikacji. Bardzo proszę o jego dopełnienie, gdyż tak jak z poprzedniej konferencji na temat Konstytucji Marcowej finalizujemy już prace wydawnicze dzięki życzliwości Instytutu dla Republika. Tak samo i w tym wypadku chcemy opublikować te materiały, zwłaszcza, że dotąd na prezydenta i prezydenturę tak szeroko nie patrzono. Brakowało pogłębionych rozważań dotyczących roli prezydenta w ramach postępowania sądowego. Brakowało rozważań pogłębionych, rzetelnych, całościowych, dotyczących relacji prezydenta z wymiarem sprawiedliwości, zwłaszcza w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach. W pewnej mierze na naszych oczach tworzy się historia, jeśli chodzi o na przykład rozumienie pojęcia prerogatywy prezydenckiej. Myślę, że ta publikacja, która będzie podsumowała konferencję, będzie tego najlepszym wyrazem. Bardzo proszę, panie profesorze, o zabranie głosu i o zakończenie naszego wydarzenia. Bardzo dziękuję. Na ekranie doktor habilitowany Dariusz Karczewski, Instytut de Republika. Szanowni państwo, przyszło mi rozpocząć obrady tej konferencji, muszę je zakończyć. Rola prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została przedstawiona w wielu aspektach. Zarówno w aspekcie historycznym, jak i również ochrony prezydenta, jego odpowiedzialności prawnej, rolę ustrojową bardzo szeroko przedstawiono. Oczywiście również i wybory prezydenckie. Także bardzo mocno został ten temat zaakcentowany. Miejsce prezydenta w wymiarze sprawiedliwości w
tym dzisiaj posłuchaliśmy, jak i pojawiały się, co chwalebne, postulaty de lege ferenda. Przebijały one tutaj wystąpienie. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować, bardzo podziękować organizatorom tej konferencji. Tutaj szczególne słowa kieruję do pana profesora Czesława Kłaka. Dziękuję tym wszystkim, którzy zdecydowali się wystąpić z referatami, z prelekcjami, wziąć udział w dyskusji, ale również dziękuję uczestnikom, dziękuję słuchaczom, którzy zdecydowali się przybyć tutaj, nieco poświęcić swego czasu i posłuchać prowadzonych tutaj dyskusji. Jednocześnie wypadałoby nieco ubolewać, że słuchacze prawa Rzeszowskiego Uniwersytetu raczej nie dopisali. Szanowni Państwo, mniemam i wyrażę tutaj tę opinię całego Instytutu Dyrektora, mniemam, że konferencja była udaną i wywieziecie Państwo tylko dobre wrażenia, a książka, praca, ten efekt ostateczny Państwa wysiłku z wczoraj, z dzisiaj, wkrótce się ukaże w naszym wydawnictwie, no i będzie szeroko czytany i komentowany, bowiem to jak profesor Czesław Kłak stwierdził, temat prezydenta, jego roli w ustroju Polski cały czas okazuje się bardzo ważny i jeszcze można na ten temat dyskutować. Dziękuję jeszcze raz. Biała plansza. Po środku czerwony pasek. Na środku napis na białym tle w czerwonej ramce. www.iderepublika.pl